Kochani, ja też chcę się podzielić taką radością. W sumie wam powiem takie krótkie świadectwo, bo jak była teraz konferencja, ja jakiś dłuższy okres czasu byłam przygnębiona. Dopuściłam grzech do swojego życia. Ze względu na toczące się sprawy, gdzieś tam o syna, różne inne rzeczy, skupiłam się na tym, co światowe i no oczywiście Duch Święty przyprowadził mnie do pokuty, poszłam do Ewy Łokińskiej, wyznała mi to jako grzech, ona się mnie pomodliła i powiedziała, wracaj na drogę pańską. No i słuchajcie, no i wróciłam. I słuchajcie, co się dzieje w ogóle o tej radości ze zbawienia. Parę tygodni temu Duch Święty powiedział do mnie, że mam wrócić do rozważania w ogóle dzieła krzyża. I ja generalnie uwielbiam rozważać dzieło krzyża, ale gdzieś to po prostu zeszło z mojego wzroku i wróciłam do tego. I mówię, dobra Panie, to teraz mówię, chcę następny level, ja mówię w ogóle tego krzyża, ja mówię w ogóle chcę, żeby było inaczej, nie? Chcę tego krzyża doświadczać, kiedy wychodzę na ulicę, chcę ten aspekt uzdrowienia przeżywać, chcę, żeby to się działo w ogóle przed czasem, zanim jeszcze w ogóle coś nastąpi. Ja mówię, chcę tak mieć, jak w ogóle miałam na samym początku. On mówi, masz to tak, jak było na samym początku, po prostu wierz w to dalej, tak jak wierzyłaś. I mówię, okej, znowu spokutowałam i mówię, to wierzę. I słuchajcie, sytuację, powiem wam z wczoraj taką sytuację. Generalnie ja jestem osobą proroczą, obdarowaną też darem uzdrawiania. I jak jestem na tej drodze, to jak wychodzę na ten świat, od razu widzę tu kulę, tutaj niewidomego, tu coś tam i od razu boch, 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 strzelam. No i wczoraj tak jedziemy w samochodzie, parkujemy i ja już widzę kulę, ruszam. I mówię, co się stało, proszę pana? On mówi, miałem wypadek, mówi, mam tutaj coś z biodrem wybite, krótszą nogę. A ja mówię, a ty znasz Jezusa? On mówi, tak, ja mu dałem swoje życie i tak dalej. Ja mówię, posłuchaj, ty w ogóle nie wiesz, co się wykonało na krzyżu. Ja ci powiem. I mówię do niego, słuchaj, on tam na krzyżu, on przybił w ogóle to twoje biodro, tą krótszą nogę. Ja mówię, ty możesz być teraz uzdrowiony. Ja mówię, ty już w ogóle jesteś uzdrowiony, ale nie masz świadomości. I słuchajcie, i rozmawiam z nim i widzę, jak jego oczy zaczynają się świecić i w ogóle on siedzi taki. I ja mówię, okej, to jest ten moment. Zbudowałam jego wiarę i mówię do Rafała, Rafał, chodź. Ja mówię, pomóc się, bo on tam stał z innymi ludźmi w Radomiu. I słuchajcie, podszedł, pomodlił się Rafał o niego. Widzieliśmy na naszych oczach, jak rośnie człowiekowi noga. Generalnie, słuchajcie, ten mężczyzna, on miał 7 centymetrów krótszą nogę. On nie mógł bez kul iść, bo on po prostu nie utykał, on się przewracał, bo on mi to mówił. I wiecie, i wzięłam go pod rękę, od razu Duch Święty mówi działanie, wzięłam go pod rękę, idę, go puściłam. I on, idzie, ja patrzę, mówię, Boże, ja mówię, normalnie krzyż, ja mówię, przeżywam, mam to, nie puszczę, nie zgubię tego. Słuchajcie, to jest nasz chleb powszedni i Amen. Powiem wam, że krzyż to jest niesamowite dzieło. Diabeł nie lubi, jak się mówi o krzyżu. On lubi, jak się mówi świadectwo. Na świadectwie jest też moc, wiadomo, ale on nie lubi, jak się mówi o krzyżu. Wiecie, jeszcze jedno wam takie powiem świadectwo ku zbudowaniu. Jesteśmy w Radomiu i to akurat Rafał modlił się o kobietę. Kobieta przechodzi niby przypadkiem. No i okazuje się, że miała raka. Słuchajcie, i Rafał w ogóle głosi jej dzieło krzyża. I mówi, że on przybił tego raka. I ta kobieta już znała Jezusa i ona uwierzyła w to. I wiecie, co się stało? On się nawet o nim nie pomodlił, nie położył na nią rąk, napadła tam, po prostu wywinęła orła. Mamy z nią kontakt, słuchajcie, to jest niesamowite, czekamy po prostu na wynik, bo ona chce mieć wynik. Powiedziałam, że my tego wyniku nie potrzebujemy, ale skoro ona potrzebuje, to jest okej, ona jest uzdrowiona. Wiecie, powiem wam teraz jeszcze jedno z mojego życia, jak stosuję w ogóle krzyż na co dzień i w ogóle co się dzieje w moim życiu i w ogóle jak mnie roznosi. W środku jestem taka poruszona, słuchajcie. Ja ostatnio zmierzyłam się ze swoimi lękami, generalnie, którymi się mierzyłam kupę lat w relacji damsko-męskiej. No i w ogóle wszystko mi wypłynęło do góry. Wiecie, jestem człowiekiem pokuty, przyszłam do Boga, Bóg mi to wszystko pokazał i tak dalej. Była modlitwa, ja podczas modlitwy zobaczyłam w ogóle mojego ojca. No i Duch Święty mówi, no to zastosuj tu krzyż. No i wiecie, nie bardzo jak wiedziałam, jak to zrobić i modlę się, i chodzę tak w kółko i się modlę, i modlę. No i w końcu dęk olśniło mnie. Aha, mówię, no tak, i taka myśl mnie przychodzi. Te myśli, te lęki, to nie są moje lęki, bo to lęki przyszły do mnie wraz z słowami mojego taty biologicznego. Ale przecież to nie jest mój tata. Ja nie znam nikogo według ciała. I ja mówię, Jezus przybił to do krzyża. Ja mówię w ogóle, to ja to zostawiam na tym krzyżu. I słuchajcie, od tamtej pory
Nie mam żadnego lęku. Słuchajcie, to jest tak realne, krzyż jest duchowy. W ogóle słuchajcie, życzę wam tego przeżywania krzyża na co dzień, bo ja mam teraz tak, że codziennie wstaję o 4 rano, 4, 5 najpóźniej. I ja tym żyję już. Ja się tym napędzam, nakręcam. Wiecie, ja nie piję kawy już 1,5 roku, bo mi kawa szkodziła, bo jestem tak ekspresyjną duszą, że jak jeszcze wypiłam kawę, to już w ogóle skakałam od rana po ścianach, jak gumi się, słuchajcie, od soku, nie? I powiem wam, że to jest niesamowite. Ja myślę o krzyżu, ja go przeżywam. Ja byłam tu na uwielbieniu i wiecie co? Ja sobie tak stanęłam, spojrzałam na Korgola Michała, tu na Jolita, i ja mówię tak, ja spędzę z nimi wieczność. Ja mówię, petarda, nie? I to wszystko dzięki krzyżowi. Amen.